Polskiego Związku Piłki Nożnej, członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Chciałbym pogratulować burmistrzowi, samorządowi miasta Krotoszyn inwestycji, która tutaj powstaje, wspaniałego stadionu. Krotoszyn dołącza do miast w Wielkopolsce, które budują obiekty sportowe. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla całej społeczności lokalnej. Zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie, w trudnych czasach w Polsce, tym bardziej trzeba docenić inicjatywę samorządową. Jeszcze raz gratuluję. Myślę, że to będzie obiekt, który przysporzy dumie nie tylko Krotoszynowi, ale też całej Wielkopolsce. Jest taka nadzieja, bo takich obiektów w Wielkopolsce nie mamy dużo, że w przyszłości, kiedy on będzie gotowy, postaram się o to, żeby któraś z reprezentacji wnioskich, naszej reprezentacji polskich, gościła również tutaj na jakimś meczu. Jako wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a jednocześnie osoba, która pełniła funkcję samorządową jeszcze niedawno, jestem pełen uznania dla inwestycji, która w tej chwili realizowana jest na stadionie w Krotoszynie, na stadionie Astry, gdzie przez lata zdarzało mi się bywać na meczach pomiędzy drużynami z Krotoszyna i Kalisza. W Kaliszu podjęliśmy kiedyś, kilka lat temu, odważną decyzję o tym, żeby rozbudować stadion. Bardzo się cieszę, że taką odważną decyzję podjął również samorząd miasta i gminy Krotoszyn. To jest bardzo dobra decyzja. Rozbudowa infrastruktury sportowej jest ważna dla całej społeczności lokalnej, dla miejscowego klubu, dla miejscowych sportowców, dla Państwa wszystkich i tego możemy pogratulować.